Jak wykonałem poszycie dachu blachą na rąbek stojący, trochę o obróbkach blacharskich, po co listwa podkalenicowa i o kilku innych rzeczach opowiem w dzisiejszym odcinku, na który serdecznie zapraszam. Krycie dachu zacząłem od przykręcenia łat pod obróbki boczne. Łaty 3,5x7 przykręciłem na równo z elewacją ścian bocznych, od samego dołu do szczytu kalenicy. Na koniec zaciąłem łaty u dołu pod kątem 45 stopni. A tak wyglądało łączenie łat w szczycie dachu. Do przykręcenia ich używałem wkrętów ciesielskich 5x90. Do tak przykręconych łat zacząłem przykręcać płyty OSB 10 mm. Dostawiałem płyty do samej łaty. Po wstępnym rozmierzeniu wyszło mi, że na dwa rzędy wejdą 3 płyty. Dzięki wcześniejszemu zaplanowaniu i pomierzeniu odległości między łatami udało mi się zmniejszyć ilość odpadu z płyt, a co za tym idzie ilość materiału potrzebnego do pokrycia dachu. Po przykręceniu dwóch rzędów płyt ze ścinków łat zrobiłem szczeble, dzięki którym łatwiej było mi poruszać się po dachu i montować blachę. Szczeble te przekręcałem co dwa arkusze blachy, żeby móc ją łatwo montować. Dach o kącie 45 stopni nie jest najwygodniejszym do chodzenia po nim. Tym bardziej, jeżeli zdecydujecie się tak jak ja na pełne płytowanie. Następnym krokiem było przykręcenie pasa podrynnowego i nadrynnowego. Pas nadrynnowy zrobiłem w taki sposób, żeby mógł służyć za listwę startową do blachy na rąbek. Blacha, jakiej u siebie użyłem, to Ruki Nano Trapez. Wszystkie obróbki blacharskie do domu zaginałem sam z drobną pomocą znajomego dekarza i jego giętarki. Zazwyczaj obróbki mamy w dwumetrowych kawałkach, więc co dwa rzędy płyt przykręcałem obróbki pod i nadrynnowe. Gdy miałem już przykręcone pierwsze obróbki, pod pierwszy arkusz blachy rozłożyłem matę strukturalną, przybijając ją takerem do płyty. Taka mata, potocznie nazywana makaronem, zapobiega tłuczeniu się blachy podczas deszczu i silnego wiatru oraz stanowi kolejną barierę dla wody. Pierwszy arkusz blachy zlicowałem z łatą boczną, dolną część blachy zagiąłem na szpicu pasa nadrynnowego, po czym przykręciłem w odpowiednich otworach wkrętami z płaskim łbem, zgodnie z instrukcją do płyt OSB i łat. Z przykręconym jednym arkuszem miałem łatwy dostęp do krawędzi dachu, więc od razu przykręciłem wiatrownicę górną. Wszystkie obróbki układałem za wodą, czyli w tym przypadku od dołu do góry, z zakładem 25 cm, żeby nie było możliwości podciekania wody do drewna. Po przykręceniu wiatrownic górnych założyłem kolejne arkusze blachy. Tym razem rąbek z lewej strony trzeba było nałożyć i wbić młotkiem gumowym w ten znajdujący się po prawej stronie poprzedniej blachy, jednocześnie zakrywając wkręty, którymi był przykręcony panel. Zlicowałem ze sobą blachy i zagiąłem początek arkusza na pasie nadrynnowym. W taki sposób przesuwałem się w prawą stronę, aż doszedłem do krawędzi dachu. Ostatni panel zaciąłem na szerokość przestrzeni, która została od łaty bocznej, plus dodałem 2 cm na dgięcie blachy do góry, żeby móc sunąć ją pod wiatrownicę. Przy ostatniej blasze nie miałem już jak przykręcić tych kawałków łat do płyty, więc użyłem uprzęży wspinaczkowej i liny przywiązanej do łat w szczycie dachu, który był jeszcze odkryty. Tą blachę przykręciłem farmerami do płyty od góry oraz od boku do łat razem z wiatrownicą górną. Za pomocą liny i uprzęży wspinaczkowej ułożyłem całą drugą stronę dachu, co znacznie przyspieszyło pracę. Ważne, żeby w kalenicy zostawić przestrzeń wentylacyjną, więc nie układamy blachy do samego szczytu. W moim przypadku z każdej strony miałem jakieś 5 cm do szczytu,
co łącznie daje 10 cm przestrzeni na wentylację. Na koniec zostały jeszcze listwy wentylacyjne podkalenicowe, które zapobiegają dostaniu się pod poszycie dachu niechcianych gości, jednocześnie zapewniając wentylację oraz gąsiory. Te układałem i przykręcałem siedząc na szczycie dachu, niestety bez żadnej asekuracji, bo nie było jak przypiąć tam liny. Kolejnym razem nie bawiłbym się z linami ani szczeblami, tylko wykombinowałbym jak przypiąć drabinę w szczycie dachu, ewentualnie wypożyczył drabinę przeznaczoną do tego celu. Na tym skończyłem poszycie dachu, rynny i rury spustowe zrobiłem w późniejszym terminie. Teraz jako priorytet postanowiłem sobie zamknąć budynek i przygotować ściany pod rozprowadzenie instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, o czym opowiem w kolejnych odcinkach.